Jestem sama w domu przez 3 dni. I stwierdziłam, że nagram filmik. W ogóle jest godzina 14, po 14 chwilę, a ja jestem w piżamie, ale właśnie się ubieram i stwierdziłam, że pójdę do Lidla na piechotę. Mam około 1,5 godziny do Lidla na piechotę, ale stwierdziłam, że czemu nie, przejdę się. I w ogóle zrobiłam dzisiaj na śniadanie takie dobre naleśniki wegańskie, że były dobre. Bo tak wyszło, że jest 14, dlatego że rano zrobiłam sobie taki, bo od wczoraj w ogóle jestem sama i przez 3 dni nie mam moich rodziców, więc mam cały dom dla siebie. I wczoraj wieczorem zrobiłam sobie sushi. Oglądałam M jak miłość, a potem oglądałam Alicję w Krainie Czarów, w sensie film. I potem poszłam spać. I wstałam dzisiaj tak koło 9. I dzisiaj mam taki w ogóle mega chill day, w sensie raczej się będę jeszcze uczyć dzisiaj, bo wczoraj się w sumie nie uczyłam, bo bałam się wejść na stronę szkoły, bo bałam się, że dostałam złą ocenę z English, z eseja, z eseju. Ale dostałam dobrą, w sensie A+, czyli no 6. No i się będę uczyć, ale idę do Lidla, więc 1,5 godziny mi zejdzie, potem wrócę raczej autobusem. Ale dobra, wracając, bo nie po kolei. No i dobra, no i wstałam o 9. No i zrobiłam sobie kawę. Nie piję teraz kawy w ogóle, w sensie nie, że nie piję całkowicie, ale piję tak około raz w tygodniu, raz, dwa razy w tygodniu. I dzisiaj wypiłam rano, bo po prostu ja czasami po kawie tak się źle czuję, w sensie na przykład mam takie, czuję taki niepokój wewnętrzny. No, w każdym razie dobra, nieważne, zrobiłam sobie kawę, przeglądałam sobie Pinteresta, słuchałam muzyki i potem jeszcze sobie robiłam różne notatki. Takie w sensie nie szkolne czy coś, tylko takie życiowe. I potem poszłam robić naleśniki. Wyjęłam zmywarkę. Trochę ogarnęłam kuchnię. Robiłam naleśniki. No i potem oglądałam Wajanę, bo nigdy nie oglądałam, ale i tak nie skończyłam jeszcze. No i teraz dopiero zaczęłam się szykować, więc sobie wyprostowałam włosy, pomalowałam się i właśnie się ubieram. Także ubiorę się. I idę do Lidla, bo dzisiaj robię w ogóle Titanic będzie w kinie. I już mam zarezerwowany bilet, Boże, nie mogę się doczekać. Serio, Titanic w kinie. I dobra, dzisiaj sobie robię movie night, taką fajną movie night. Obejrzę sobie Dirty Dancing, czyli mój ulubiony film, znaczy właśnie teraz w sumie jest na równi z Titanikiem, bo nigdy wcześniej nie oglądałam Titanica. Znaczy oglądałam teoretycznie, jak miałam jakieś, nie wiem, może 8 lat, ale nie całego, chyba. No w każdym razie nic nie pamiętałam. Znaczy wiedziałam, o czym jest, ale nie pamiętałam, więc obejrzałam go nie tak dawno, po raz w sumie pierwszy. I potem obejrzałam 2 razy w ciągu tygodnia. I potem obejrzałam znowu i kocham Titanica teraz. I właśnie dlatego też idę do kina na Titanica, no i nie mogę się doczekać. I właśnie chciałam sobie zrobić, jak nie będzie moich rodziców, takie movie night na telewizorze i tak dalej. I chciałam obejrzeć Dirty Dancing i Titanica, czyli moje dwa ulubione filmy, ale stwierdziłam, że nie będę oglądać Titanica, bo jak za 10 dni idę do kina, no to nie, no to muszę się delektować w kinie nim. Także nie będę oglądać dzisiaj, ale obejrzeć Dirty Dancing, może jakiś inny film. Zobaczymy. No i tyle. Idę do Titanica. Idę do Lidla kupić coś fajnego może na movie night. Zostało mi jeszcze trochę sushi, bo nie zjadłam wczoraj całego. Także na pewno też sobie wezmę. Mam w ogóle wegańskie lody. Na pewno też ich spróbuję. Znaczy próbowałam już ich, ale w sensie no. No i tyle. Także lecę. W ogóle chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, dobra, później powiem, jak wrócę z Lidla, bo tak to nie zdążę potem na autobus powrotny, a tutaj jeździ bardzo mało autobusów powrotnych. Jak nie zdążę, to nie zdążę, to będę musiała czekać kolejną godzinę. Także idę. I to tyle słowem wstępu. Dziękuję, zapraszam na tego vloga. W ogóle są nowości w Boże. W Koście wegańskie są ciasta wegańskie. Jest chyba szarlotka i jakiś tam torcik miodowy, czy coś takiego? Miodowy? Nie wiem, ale coś dobrego.
Właśnie wróciłam do domu, zrobiłam zakupy, ale chyba jeszcze muszę iść do mojej cioci, bo prosiła mnie, żeby sprawdzić, bo są teraz na wakacjach, prosiła mnie, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku u nich w domu. Także jeszcze będę szła dalej, więc dzisiaj mam cały dzień chodzenia. Tak, ale dobrze mi się szło. Przesłuchałam dwa podcasty Karoliny Sobańskiej. Także tak. Idę się myć i idę piec cynamonki, ale nie takie z drożdży, bo by musiały mi rosnąć, tylko takie z przepisu Pameli, z jej aplikacji, więc zobaczymy. Najpierw chciałabym jeszcze powiedzieć szybko o książce. Boże, taka dobra książka. Chwila. No więc tak, Pod kluczem się nazywa. Jest to kryminał. I jest to tak dobry kryminał, że serio, czytałam na ten moment 4 kryminały, bo dopiero zaczynam moją przygodę z kryminałami. I przeczytałam ją w ogóle w 2 dni, bo robiłam sobie maraton czytelniczy i czytałam cały czas. I przeczytałam właśnie tą książkę. I taka wciągająca, w ogóle od pierwszej strony jest taka wciągająca i generalnie historia opiera się na tym, że jest opiekunka do dzieci, która nazywa się Rowan i dostaje pracę w takim domu, takim dużym, bogatym domu, w bogatej rodzinie i opiekuje się 3 dzieci. Ogólnie ci rodzice tych dzieci dali taką wysoką stawkę bardzo, bo już 4 nianie w ciągu roku jakby zrezygnowały z tej pracy, bo chodzą plotki, że ten dom jest nawiedzony i się dzieją takie niewyjaśnione, nienaturalne, nieludzkie rzeczy, plus jest tam taki trujący ogród, który jakby prowadził właściciel, poprzedni właściciel tego domu. I w ogóle tam kiedyś zginęło dziecko i tak dalej, więc takie różne historie i plotki na ten temat, na temat tego domu, dlatego wiele niań zrezygnowało z tego. No i tam się dzieje właśnie wiele takich, takich dziwnych sytuacji, potem jeszcze wychodzą różne tajemnice i tak dalej. Także w ogóle bardzo ciekawa, bardzo... To jest na razie najlepszy kryminał, jaki czytałam i faktycznie był taki kryminalny w tym sensie, że jakby jak czytałam, to naprawdę bardzo się zaangażowałam w tą historię i momentami miałam takie, że aż mi serce szybciej zabiło, bo się tak wystraszyłam. W sensie, bo ja ogólnie nie lubię horrorów, albo w sensie nie mówię o książkach, tylko o filmach, bo ja się zawsze strasznie boję i na przykład potem nie mogę spać czy coś. Więc tutaj miałam takie momenty takiej gęsiej skórki, można powiedzieć, w przenośni. I potem byłam gdzieś jakoś już pod koniec i już stwierdziłam, dobra, idę spać, bo mi się spać chce. I nie mogłam usnąć, bo cały czas myślałam o tej książce, co się stanie dalej. I potem rano czytałam cały czas znowu, żeby skończyć. I no, niesamowita, mega polecam. Serio, świetna, jeśli ktoś lubi kryminały, albo nawet nie lubi, to... trzeba ją przeczytać. Serio, świetna jest. I w ogóle pod koniec tego jest taki plot twist trochę, znaczy plot twist. Nie chcę spoilerować, ale kurde, pod koniec wychodzi coś takiego, że w sumie ta książka jednak nie jest taka kryminalna, ale w czasie, kiedy dzieją się takie różne straszne rzeczy, to no to jest, to ma takie, taką grozę, taką tajemniczość, mroczność, można powiedzieć. Także mega. Ale nie czytałabym jej, gdybym była sama w domu, tak jak teraz. Więc no w sensie, jeśli ktoś nie ma problemu i się nie boi takich rzeczy, no to wydaje mi się, że na luzie. Ale no, polecam. Dziękuję bardzo, idę się myć. Mam moje menu na dzisiaj, mój szwedzki stół.
Więc tak, tutaj mamy herbatę, litr herbaty. Mamy resztkę sushi, lody wegańskie, popcorn, takie chipsy z mąki kukurydzianej, warzywa, hummus, sezam do sushi i takie mini słodkie cynamonki. No i w ogóle jak ktoś nie jadł popcornu i lodów naraz, to koniecznie, to jest po prostu masterpiece. Schody. To jest moja ulubiona maszyna. Jesteśmy w Koście po treningu i jemy kawę. Jemy kawę. Już jestem w domu i robię sobie właśnie drugie śniadanie, znaczy no, drugie śniadanie w sumie. Robię sobie pancake'i takie a la szarlotka z jabłkiem, ale nie nagrywam, ponieważ rozładował mi się telefon i właśnie ładuję. Tak. Oglądam film z Johnem Deppem, bo ostatnio cały czas oglądam filmy z młodym Johnem Deppem albo z młodym Leonardo DiCaprio. No i zaraz jadę na tenisa. Czekam na moich rodziców, bo już wracają. I tyle.